Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jesteśmy ja i Raging w lotnisku w Frankfurcie. No i w tym momencie czekamy na odbiór bagażu. Raging, jak tam twój bagaż? Cieszyłbym się, jakby przyjechał. Jesteś pewny, że dobrze trafiliśmy? Nie. Okej. Okay. Widziałem już kilka podobnych bagaży do mojego, ale to nie były raczej moje. Teraz czekam na Raginga. O, gdzie? Jednak nie, no to fajnie. Sprawa wygląda tak, że o 17.09 mamy pociąg do Kolonii. Raging znalazł swój bagaż, także jest dobrze. No i w tym momencie czekamy, chyba jeszcze z pół godziny. Poza tym warto zauważyć, że we Frankfurcie mamy ogromny port lotniczy. No i można się tutaj zgubić. Zania, ciąg dalszy. Jesteśmy na peronie. Nasz pociąg. O kurna. Takie wie długie. Okej. Jesteśmy w Kolonii i tak jak widzicie, jesteśmy prawie przy dworcu kolejowym. Co według mnie rzuca się w oczy, to fakt, że praktycznie wszędzie kolej jeździ nad ziemią, a nie pod ziemią lub na przy drogach, tak jak to jest w Polsce. Także jest to bardzo fajna sprawa, dzięki temu ruch jest znacznie ułatwiony. No i teraz będę zmierzał w stronę hotelu, także tak wygląda cała sprawa. Oto i nasz cel, czyli hotel Marriott. Trochę mnie tutaj nie słychać, bo jednak jeżdżą samochody, ale zobaczcie sami, jak to wygląda. Niestety już nie mogę oddalić kamery bliżej, ponieważ budynki zasłaniają. Tutaj oczywiście hall. No i jak to wygląda dookoła. W stronę pokoju. Z tego, co napisane na kartce, 317. Trzy, cztery, jeden, trzy, trzy, dziewięć. Światło się zapaliło, jak mnie zobaczyły. To chyba przez wagę. Idziemy dalej. Trzy, dwa, pięć. Trzy, dwa, trzy. Jeszcze trochę. Na samym końcu chyba. Trzy, jeden, siedem. Dobra, zobaczmy tutaj, coś jeszcze jest dalej. Nie ma praktycznie nic. Ok, więc wkładamy kartę. O, zachwyciło. I wchodzimy, dobra. Trzeba uruchomić prąd. Dobra, jest prąd. Jesteśmy. O. Nie zamknąłem oczywiście, bo to jest za trudne dla mnie. No i tutaj już się rozpakowaliśmy, przynajmniej w miarę. Zobaczmy, jak wygląda widok. No, średnio mówiąc szczerze. Jakiś budynek naprzeciwko, możliwe, że mieszkalny. No i tak to po prostu wygląda. No, tutaj nie ma zbyt wiele ciekawostek do pokazania. Co najważniejsze, jest Wi-Fi i może uda się coś wrzucić na YouTube. Jak nie, to będzie smuteczek. Także tutaj jestem ja. Ta lampa troszeczkę świeci. Chwila. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część. Widzimy się jutro. Cześć.